No cześć, siemano, witam was w pierwszym odcinku z naszego nowego let's playa Battlefield 3. Jestem Alior. To będzie taka seria po to, żebyście co mieli oglądać na moim kanale, gdyż nie mam za bardzo czasu na Minecrafta. Wojtek nie ma czasu, żeby nagrać ze mną Saints Row'a. No to będzie taka seria, co tydzień się będą pojawiać, każdym tygodniu będą się pojawiać na odcinki. Może nawet dwa odcinki na tydzień, zobaczy się, może nawet dwa odcinki w sobotę. W takim razie ustawienie mam tylko ultra, tylko jakoś się nie mam na niskich, bo to gra dla mnie bardziej wydajnie chodzi. Pamiętacie zapewne, inaczej niektórzy, z pierwszego odcinka z multiplayer, co nagle mi tak przecięło grę. Ja zmniejszyłem cienie na średnie, wtedy miałem i mi już normalnie szło, nic się już nie cięło. Dobra, w takim razie zaczynamy kampanię nową. Ja już ją całą przeszedłem. Poziomie niskim, bo innego tak nie mogłem wybrać. Nie dam nowa kampania, bo lubię sobie od czasu do czasu sobie pograć na jakąś taką misję fajną. Tu wszystko oczywiście, jak widzicie, przyszedłem. Zaczniemy od operacji Semper Fidelis. To jest taka... Znaczy to niczym się nie różni, tak jakbym zaczął nową grę, albo bym tutaj sobie wczytał. Tu nic akurat się nie zmienia. Więc w takim razie to zaczynamy. Dzisiaj my przejdziemy jeszcze tą misję, operacja Łamacz Mieczy. W takim razie zaczynamy. Poziom normalny, wysoki. Czemu nie mogę dać się zmniejszyć się? No, ja bym chciał dać wysoki. Znaczy normalny, ale szkoda. Dobra, walić to. Zaczynamy grę. To ja się zamknę, bo będzie pewnie kastenka, ale będzie się jeszcze misja wczytywać. Semper Fidelis. Jeśli nie wiesz, w którą stronę iść, skorzystaj z kompasu. Za bardzo nie mam problemu w tej grze. Ogólnie ja się obeznać, ale podejść do niej, co jest logiczne. Nie wiem, ile będzie nam się wczytywać, tylko coś zobaczę. Nie, nic nie ma. O. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słyszycie. Dobra, się mogę w końcu odsyłać. Jak widzicie, jesteśmy... Sądząc po kajdankach, jesteśmy uciekinierami. To nie było zbyt trudne. Dobra. Żeby już kucnąć. To trudne nie jest tak specjalnie. Gra fajnie łazi 60 klatkach. Ja muszę zrobić małe ZW tylko, znowu niestety. Dobra, już jestem. Jeszcze z quick time events. Raczej nie będziemy mieli problemów, tak myślę. Czasami takie tutaj ma odruchy, że naciśnie to nie to co trzeba, a dobrze wiedział, że idealnie to trzeba nacisnąć. Aha, tutaj wyjść. Tu parę rzeczy już nie pamiętam. Jep. Dobra. To pamiętam, że tu trzeba było wcisnąć spację, o właśnie. Na pewno co słyszycie, jak to na pierwszą tą spację jest. Mikrofon jest zbyt czuły. Efekty fajne. Dobra, w sumie już możemy iść. Nie możemy biec, mnie bardzo trochę wkurza. Nie trzeba. Żadny problem, łatwiej są. Miesza jedyny uszczeli. Jest tu gdzieś jeszcze jakiś? Zapisywanie, no dobra.
będzie już koniec tej misji. Jesteś on? Dobra, to był taki mały... takie prowadzenie. Które będzie oczywiście ostatnią misją, ale już więcej nie zdradzę. W sumie tak pewnie dużo ludzi grało w tego BF-a, no to nie będę tłumaczył, bo po co. Operacja Łamacz Mieczy, jedna z najlepszych misji, a szczególnie jedna z najlepszych misji do prezentowania jakiejś tam na przykład, nie wiem, jakiejś może testów wydajności, jakiejś karty graficznej, procesora, RAM-u. No, to w sumie grafika jest najlepsza, najlepiej się prezentuje. Wczytywanie, operacja Łamacz Mieczy, misja. Czekamy, czekamy. Pamiętaj, że strzelając z biodra nie będzie tak dokładnie jak prowadząc ogień celowany. Trochę to potrwa nam się to ten wczyta. Dużo wrogowie będą walczyć wręcz do nich się zbliżyć. No ja jestem dobrze tam obeznany. To nie jest tak w Kalu. W Kalu to cię walną dwa razy i nie żyjesz, a tutaj jeden raz z noża i nie żyjesz. W końcu byłem bardziej realistyczny, ale Kala też bardzo lubię. Kiedy się pojawi Lesbe? To kiedyś, bo nie chcę wszystkiego robić naraz. Dobra, się zamknę. Mówię, że tu jest jakaś kadstynka. 8 godzin wcześniej. Może być? Ja. Kim jesteś? Pracujecie dla CIA? Dzień dobry, sierżancie Blackburn. Kiedy mi wreszcie powiecie, co tu się dzieje? 18 godzin temu odebrałem telefon z Departamentu Bezpieczeństwa z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Kto to jest? To... Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? Nawet nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i PLA? 9 miesięcy temu. Podczas operacji Łamacz Mieczy w irackim Kurdystanie. Dobra. Słucham. No dobra, w takim razie jesteśmy oskarżeni o coś. Mamy tu macie całą serię scenariusza. Pewnie jakimś Salomonie. Który chce dopuścić do... Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna... Chcę dopuścić do wysadzenia bomby atomowej w Nowym Jorku, na samej Times Square. Przyjąłem! Wy też już kurwa nie wiecie, co my tu robimy? Przestań zdywać hipisa, Montez! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR, powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę, stary. PLR to kozacy, łapiesz? Większych od nich zaświecą się. Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu zbiornego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać. Dobra, idziemy. No i się szykuje już coś dobrego. No, filmów nie było na kanale. Bardzo przepraszam, ale to jest spowodowane brakiem czasu. Tutaj, w prawo. Dzięki! Gra ładnie łazi. Zastanawiasz się czasem, czemu w tej części świata wszystko się tak ciągle pierdzieli? Wszystko ładnie wygląda. Tylko jakieś głosy po arabsku. Ciekawe, co tam mówią.
Okej. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinca. To ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy. No już się robi. Dobra. Ten odcinek będzie długi, bo ta misja jest trochę taka dłuższa. Poszukajmy tego patrolu. Mamy jakieś dane na temat sił wroga w tej dzielnicy? Tylko nic nie dzwoni na telefon, bo zaraz go zabiję normalnie. Słuchaj, coś było chyba słychać w głośnikach. Nie, może mi się zdawało. Dobra. Już dawno chciałem nakręcić Let's Play'a z tej gry, bardzo mi to tego ciągło. Tylko po prostu nie było kiedy. Ja mam podejść do tego, żebyście to w końcu wyważyli. No, chyba tak miało być. Identyfikować cele. Nie mogę biegnąć. Trzymaj się razem. Słońca jakoś tu nie widzę. A, teraz widać. No dobra. Czemu nie mogę biec jak wcześniej? Czemu nie mogę wyjść? Co to było? Mogli mnie zauważyć, w sumie to co takie bardziej realistyczne by było, gdyby mnie zauważyli. Może się zobaczyć, że jest tak ciemno. O, w sumie nie, jednak nie. Cały czas słychać jakieś głosy. Niezależnie od tego, gdzie się znajdę. No, rozwal to. Mi skacze od 60 do 40 FPS-ów. W sumie nie wiem, czemu tak się dzieje. Czemu tak skacze, bo nie powinno. Nie podoba mi się to. Nie lubię tego. O! Postrzał! Dobra. Ale że musimy ratować naszą kurwa. Gdzie on kurwa jest? Dawaj, nie spadamy! Już kurwa! Rusza się! Chodź, mamy tajpę! W końcu się szuka jakaś strzelalina. Dobra, dawaj. Granatem? Jeb. Dobrze my gdzie oni są jeszcze, ale tutaj jest strasznie dużo w łazi. Cały czas się pojawia nowy przeciwnicy. Do niej podejść. A. Co uciekają? Tchórze. RPG na moje 12! Pierwsze piętro! Chyba go trafiłem, tak mi się zdaje coś. A. Bo szybko się pozbyliśmy tego efektu. Kiedyś to mnie zajmowało to, bo nie wiedziałem, że trzeba granaty rzucić. Znaczy nawet o tym nie pomyślałem, nie że nie wiedziałem, tylko że myślałem po prostu. Znaczy też nie muszę robić tak specjalnie trudno. Tylko wolę się nie pchać tam do nich, bo jeszcze coś mi wyskoczy z tyłu i mnie zabije z noża i potem będę musiał pewną część zrobić od nowa, co mi się bardzo nie chce. O! Mnie powinno zabić, ale dobra. Ale by mnie pewnie od razu zabił. O kurwa! Krucho jest. Mógł być znacznik, trafi. Tak samo jak jest Crazy się. Hmm.
takim razie idziemy dalej. Zajmę się nim. Hej, kolego, wiesz to? A, już dzwoniliśmy. Dobra, naprzód, uwaga na flanki. Mam nadzieję, że trafik się wybliże. Da radę. To kawał twardego sukinsyna. Wszystko naprawdę ładnie wygląda. Nie zatrzymywać się. Na samym kompie miałem tylko ochotę w to zagrać. Znaczy, no, na tych wysokich detalach. No niestety karta mi na to nie pozwalała. Procesor. W sumie procesor się wtedy już prawie przepalił, bo jak go wciągnąłem, to już był prawie spalony, tak częściowo. A, co można zapomnieć na tym? Musimy poruszać się od osłony do osłony. Nie zatrzymywać się z okna. To nie byli miejsce. I dobrze. Nie mówili po arabsku. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Ja też nie. Jakoś tak tu ciężko jest strasznie. Szajbus jeden, latarkę, czy coś? Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. O, no nam się prezentuje oczu, ładna grafika. O, tu, kontakt! Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona 50! Nie wychylać się! Szczerze powiem, na cięśniku bardzo ładnie wyglądają budynki z daleka niż z bliska. Idziemy od osłony do osłony, wywabimy go. Trafi? Idę. Trafi raz? Nie trafi. Myślałem, że mi strzeli czy coś. Dobra, teraz. Idę. Montes. Dobra, wszyscy na glebę. Podciągamy się do krawędzi. W sumie wolę tak się nie wychylać za bardzo. Zrozumiałem. Czekaj, jak będziemy na pozycji. Zachować odstępy, nie zatrzymywać się. Idziemy? Mów do mnie, widzisz go? Jest. Chcę w końcu przejść. Dobra, ja idę. Tak, teraz. Kurwa. Tu się osłona cała sypie i co tyle. No. A ten siedzi i Kubu już lejtowo uszczelił. Dobra. Wszystko się odbija na tamtej szyby. Jak to fajnie wszystko widać. Nie granatnik. Najlepiej strzelać. Jak zobaczysz błysk broni, rozpadłeś się. Przyłóż się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Uwaga na gazy wylotowe. Przygotować się. 3, 2, 1, ognia! Strzeliliśmy i... Wszystko pięknie. Niezłe trafienie! W porządku? W porządku. Poszukajmy tego. To mnie jeszcze szyba. Szajbus 1-3, tu sanitariusz. Połataliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu ewakuacyjnego. Będziecie nas osłaniać? O, snajperka. No to sobie trochę po kampie. Szajbus 1-3 na pozycji. Wygląda, że jest czysto. Przyjąłem. Przemieszczamy się. Odbiór. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci. No, ja wypatruję, na razie nikogo nic nie widzę. Nieprzyjaciel na poziomie ulicy! Schowaliśmy się za lepszy, 1-3! Balkony, lewa strona! Próg na dachu, przed nami! Gdzie? A. To nie będzie trudne. Gdzie oni są? Czy mi ten przeszkadza? Skurwiel. Jeszcze gdzieś? Za wiele co na razie nie ma. Na razie. Są następni. Uważajcie na ulicę i dach. Dwóch prawie się będą zajmowane. Ten ściągnięty. Szajbus 1-3, chyba już czysto. Przemieszczamy się. Załatwiony. Może się ruszać. Broń. Dobra. Kurwa, to chyba jakieś zarty. Co jeszcze? Szajbus! Gdzież? Aha.
Dobra. Wszystkie chyba ściągnęliśmy, już chyba więcej nie wyskoczy. W sumie mogłoby, bo fajnie się naprawdę strzela. Zaopiekujemy się waszym koleżką, bez odbioru. Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę. Tu za jednym razem, nie, prawie. Prawie by wyszło. O, fajnie na to wszystko idzie. A, my to mamy za nim podążać, a tu sobie fajnie nie strzela. Dobra, walić to. Nic z tego, za daleko. Możemy użyć tego jako mostu. Do roboty! Ja bym to przeskoczył, ale rozumiem, że taki żołnierz ma 30 kilo ciężkiego sprzętu na sobie, no to nie dziwię się. Można szybciej? Ha, fajnie to zrobione jest. Jazda! Dobra, nie będę na nich czekał, tylko od razu szedł naprzód. Daliśmy sobie radę. O, gdzie dopiero tam. Długo mi to zajmuje, a mi się tak za bardzo czekać nie chce, bo jeszcze nagrywam. I chcę, żeby ten materiał zbyt dużo ważył. Jaki jest wasz status, odbiór? Przejściowe problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego, odbiór. Przebijamy się. Miejmy nadzieję, że zostali zdrowi. Ładnie. Nie wiem, czy to już, czy to już było, czy my to zrobiliśmy tym RPG, co my mieliśmy. Mamy w sumie jeszcze coś? Tylko granat, snajpera i karabin. Historie piszą zwycięzcy. Jak ty w ogóle trafiłeś do piechoty morskiej? Sam sobie często zadaję to pytanie. To historię piszą zwycięzcy już czytałem w Call of Duty Modern Warfare, nie wiem, czy 2, czy 3. W sumie to mogli stąd ściągnąć, ale nie wiem, czy to jest plagiat, czy oni to po prostu ściągnęli, czy... O! Ściągnęli, czy to po prostu tak, wiecie. Nie wiem jakby to jak to powiedzieć, co teraz mnie na myśli. A nie będę już mówił, bo to wypieprzę jakieś głupoty, a się mam zajmować strzelaniem i gadaniem. No dobra, w razie idziemy dalej. Marnuję tylko amunicję, ale dobra. Wow. Jednostrzałowe. Ładnie nam się wszystko to prezentuje. Podążaj za. Co mamy robić? Czy stoi nic? What the fuck? Nic im nie robię. Dowódca Szajbosów to 1-3. Musimy ewakuować rannych. Odbiór! Przyjąłem 1-3. Uważajcie na siebie, bez odbioru. Cholera, coś tu jest nie tak. Coś znalazłem. O nie, jest dobrze. Ładunki wybuchowe! Drugi, zrozumiałem. Patrz, podał to. Za dużo uwagi. No co? Nie wiem, jest muszę wiedzieć, do czego jest podłączony. No dobra, spoko. Czy jakaś akcja będzie może za chwilę? Już nie pamiętam tej części. Słyszałeś, Black! Idź za tym jebanym przewodem! Czołgać. No, gra, w której mamy się czołgać w przewodzie wentylacyjnym, no to na serio, musi być zajebista. O, szczury. Nie mogę w niego trafić nawet. Jak tam? Trzymasz się? To tylko kolejny strząs. Nic strasznego. 1-4 udzieli nam wsparcia. Trzeba tylko przeciąć ten przewód. Szybko drugi, co? A?
i znowu Kingdom Events. Mam nadzieję, że się nie pomylę, bo nie chce mi się tego robić. No to nie jest jakoś trudno. I tylko tyle? Ja bym chciał sobie jeszcze trochę ponaciskać i poklikać. Schodami. Już przez to nie widzę. Dobra. Ruch na kładce! Przejdź, zalecz się kładce po lewej! Zero, wiemy wszystko, rozpoczynamy atak. Co tam miałem zrobić? Myślę, ale chyba nie wiem, jak to myślę. Tego nawet tu nie zauważyłem. Dobra, gdzie są? Jakby... Jak to nazwać? To co mnie trafi, że tak obraz się wszystko tak jakby zamazuje. Trzaska ta snajperka, bo ona jest zajmowała zanieszczony. Że o to chodziło, że tak miało być, żeby nie było trafił. A pewnie tak więcej ludzi zacelowałoby w niego, żeby przeżyć. No jeszcze? Ten łatwo nie ucieknie. Dobra, chyba to już wszyscy mi się tak zdaje. No tak. A, mamy na to wejść. Kurwa, spoko. Będziemy napierdalać coś. Ci się zaskoczyło, przegrzewa, szkoda. Mógłby być jakiś znacznik, że trafią w coś. Trzęsienie ziemi! Tempo, zjeżdżamy stąd! O kurwa macie. No to się zajebiście kurwa porobiło. O ja jebie. Misja powstanie. Dobra, czym się zajmiemy w drugim odcinku? No to ja wam dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie znajomym. Odcinek będzie już w sobotę, dokładnie dwa odcinki będą w sobotę, może w międzyczasie wrzucę jeszcze w sobotę coś jakieś, może... W sobotę raczej nagram Science Rowa z Wojtkiem. Dobra, no, dobrze, no to... Twierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Chciałbym wam dziękować, no to dzięki, cześć, na razie, trzymajcie się, hejos. Nie pracujemy, teraz po prostu...